Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i dobra, dziś ruszamy ponownie z naszą wspaniałą wynalazczynią, kostką wynalazcą, jak to tak zwał. Kontynuujemy ostatnią porażkę, czyli rdzawą sprawę. No i tak, idziemy, zobaczymy co z tego wyniknie. I coraz bardziej przybliżamy się ponownie do pozostałych postaci, takich jak chociażby Błazen. Ale dobra. A, w sumie zapomniałem poczytać tam wcześniej, co ona mówi. Już tak z przyzwyczajenia, że można to przeskipować po ostatnich porażkach robotem. Ale tak. Dobrze, może zechcesz usłyszeć naszej rady? Oto ona, zawsze możesz się poddać. Okej. I co my tu mamy? Poza tym, że no, rdza. Więc tak. Trzy skrzynie, kosmiczny żołnierz, Makik. Wyposażenie nam się szybko psuje, więc będziemy musieli zbierać naprawdę ostrożnie to wszystko. I tak. Najważniejsza rzecz. Nie ma co polegać na tym, żeby mieć nieskończoną zawartość tych, jak to się nazywa. Brakuje mi słów. Nieskończoną wartość tych, no. Brakuje, no. Co jest ze mną nie tak, że naprawdę mi się tak brakuje? No tych tamtych, takich fajnych, no. No tak, ósemek. Więc tak. Okej. Okay. Bazam! Jesteś gwiazdą! Uwielbiam gwiazdy. Okej, okay, dobra. Ale wracając, więc no, musimy bardzo ostrożnie dobierać to, co oddajemy, co nie oddajemy. Kostur, dobra. I musimy starać się maksymalizować obrażenie na każdej kostce, nawet kosztem ewentualnie przedłużenia walki. Powiedzmy, przez to, że wiecie, jak mamy jakieś niskie wartości, to po prostu skipujemy rundę. I teraz na przykład proszę mam dwie szóstki. I mógłbym rzucić tutaj na to, ale mi się już bał niszczy, więc... Zrobię coś mniej optymalnego, zarzucimy właśnie tutaj podpaleniem. Prawda, zada nam przez to 5 obrażeń? Nie, i tak by zadał. Więc okej, nic się nie zmieniło. No dobra, gdybym użył duplikacji, to nie. Ale tak, nie ma to aż takiego znaczenia. I teraz proszę o tu. Starając się rozłożyć ciężar właśnie na różne bronie. I musimy być naprawdę ostrożni z tym, co używamy, jak używamy, dobra. Bierzemy wszystko, kolejny krótki miecz, dobra, przyda się. Zwykły miecz, dobra. Tak, wyposażenie tego typu jak krótkie miecze czy coś, nie pamiętam jak one wyglądają po ulepszeniu, żeby nie było. Ale możemy spróbować też oszczędzać poprzez ulepszanie wtedy, kiedy już ma mało wytrzymałości. I po prostu wiecie, takie używanie tego dosłownie na ostateczność. Ale póki co nie będę się aż tak tym przejmował. Tak, piątka jest wystarczająco dobrze. Powiedziałbym, że nie, ale nie trzeba coś zrobić, więc... Tak. Jak mówiłem, możemy to zrobić. Tak, tak. I okej. Okay. Następne użycie młota już będzie dostatecznym. Trochę to smutne, no ale trzeba to trzeba. Jakoś sobie poradzimy. No i dobra, szóstka kolejna. No i dalej na młot. Dobra, młot pneumatyczny. Nie ma dobrego gadżetu ani nic, więc można spokojnie tego użyć. Okej. Okay. Ale nie wiem jak to pójdzie, szczerze. Piątka. Idealnie, najgorzej po prostu jak może być. To go nie dobije. No ale coś trzeba. Tak, 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 tak. I dobrze. Znaczy... A no ta, nie mógł niczego zrobić w sumie. Nieźle szło. I okej, mieczykiem tak. Zwycięstwo. Jest sukces. No i cóż, muszę przyznać, nie jest łatwo. Ale tak, można próbować. Nie powinienem tego żreć, ale trudno już się mówi. I tak, dostawiam tutaj zwykły miecz, czy krótki miecz. Nie ma znaczenia, bo i tak następną rzeczą, którą będę usuwał, to prawdopodobnie będzie kostur. I nie będzie to łatwe, ale musimy próbować. I tak, kto jest groźniejszy, czarodziej czy pirat? Czarodziej. Więc tak, czarodzieja bijemy najpierw, pirata później. I dobrze, oczywiście, że to jest szansa, że zmarnujemy mu ruch. 50-50 w sumie, więc okej. Tak, tak, to tak. Dobra, nie mamy jeszcze tak, super. I proszę, zablokuj. Nie zablokowało. No niestety. Chociaż tak nie jest źle w sumie. Wiecie, no. A co by zrobić, nie zrobić, to przynajmniej, no... Jak to się nazywa? Przynajmniej właśnie, no... Użył tylko stali luster.
więc tak. W gorszym wypadku będę musiał poświęcić... No to było głupie. Dobra, dwa uderzenia z mieczem tak są lepszym wyborem niż jedno. Skutkiego, żeby się już rozpadł. I dobra, osełka albo bliźniacza kości. Oczywiście, że osełka. Czy jest coś takiego szczególnego? Szczerze nie jestem pewien, czy mamy coś takiego naprawdę wartego uwagi i tak dalej. Bardzo możliwe, że mamy, ale tak. Tak. Osełka. Chyba nie będę jej na razie nosił. Okej, jeśli bym ją wziął, to mógłbym nieźle podpakować to wyposażenie. Okej, może to się dawać głupie według niektórych, ale niech i tak będzie, weźmiemy tą osełkę i... No. Naprawiać nam wyposażenie. Dobrze, że... No, zniszczyć ten miecz. Tylko trzeba by na pewno... No, niech będzie, że zniszczą. I dobra. Prawo wygląda w ten sposób, że tak. Jak tylko będziemy mieli okazję ulepszenia, to ulepszę sobie tą osełkę. Taką ulepszoną osełkę potem zostawię do momentu, w którym będzie można ją zduplikować. Po to, żeby taką zduplikowaną właśnie później mieć w pełni sprawę. To co? Może nie jest najmądrzejsze, ale spasujemy i jest dobrze. Pirat ma gdzieś triumfy i porażki. Pirata obchodzą bitwy i fraszki. Czemu nie fraszki, flaszki, okej, okay, dobra. Nie umiem czytać jak zwykle, już przywykłem. Dobra. No pancerz, no szkoda, że kilkurazowy tylko, ale tak, przyda się. No nie wierzę. Jeszcze trzy użycia. W takim wypadku ulepszanie nie jest najlepszym wyborem, ale... Dobra, naprawimy miecz w takim wypadku. Nie mogę... Tarcza. Czasta tarcza nie jest najlepsza, ale tak. Ulepszyć miecz, żeby go naprawić. Jednocześnie wziąć kolczastą tarczę na później, dobra. W takim wypadku, czy i co ewentualnie mógłbym wymienić? Pancerza nie potrzebuję na razie. Dobra, w ten sposób pójdziemy. I mówię, przy następnej okazji, jak będę widział ulepszenie, to będę musiał właśnie na bitwach wcześniejszych po prostu używać sobie osełkę do jednego punktu. I z tym jednym punktem na osełce będę mógł wtedy łatwo ulepszyć ją przed duplikacją, żeby była w pełni sprawna osełka. W sumie nawet nie muszę tego robić wtedy. Mogę na razie tak nawet sobie dorzucać tutaj, wiecie. Chyba na mieczek idealnie to możemy użyć. A z jedynką podziękujemy. Wiecie, nie chcę po prostu używać tych wartości suboptymalnych, że tak to nazwę. Tak, mówię, tak i powiedzmy. Dziękuję. Wygrana. No i właśnie za takie rzeczy to lubię ten challenge. Jest irytujący, owszem. I problematyczny niejednokrotnie, ale lubię go, naprawdę. Możecie mi w to uwierzyć. Ostrze. Oczywiście, że jest. Bardzo potężny przedmiot. Ale jego to bym chciał, wiecie, używać kiedy indziej. Na przykład na ostatecznym starciu czy coś. A póki co słoik wydaje się być mniejszym oponentem od tamtego, więc no. No chociaż dobra. Skoro jest słabszy, to powinienem najpierw tamtego łobuza pobić, ale już trudno się. Ta piąteczka nie jest w pełni optymalna. Ale może być, tu też może być, tak też może być. I okej, dopóki to jest tak w okolicach optymalności, to jeszcze nie będę narzekał. Ej. I właśnie tak swoją drogą mogę wam powiedzieć, że teraz tak więc te kostki jestem już... Dla tych, którzy też oglądają Elden Ringa, w ciekawym dosyć momencie, muszę przyznać, gierka mi się strasznie podoba. Spodziewałem się, że będzie taki fajny, jak się okazało, więc... Muszę całkowicie przyznać, że... przyjemnie się w niego gram, aczkolwiek mam trochę żalu, że tak... No, wyleciałem z nim trochę naprzód. Z różnymi tam...
najłatwiej nazwać, żeby nie spoilować rzeczami. Ale tak, odcinków mam dosyć dużo nagranych i wiem, że nie powinnam na jednej grze opowiadać o innej grze, ale no, niestety taki się chciało. Kurczę, powinienem użyć tej szóstki do jeszcze naprawienia trochę wytrzymałości, no trudno. No po prostu bardzo, jakoś tak czuję, że muszę się pozwierzać. I dlatego tak też trochę żałuję, że tak rozplanowałem, no i że tak super się w niego gra. Bo jednak jest też... ulepsze wyposażenie, okej, okay, dobra. Niestety przez klucz ostrze nie będziemy mogli tego użyć, więc nie wykorzystamy tutaj tego mojego planu. Ale dobra, wracając, no... Bo LX2 miał premierę niedawno. Bodajże względem tego, kiedy będziecie oglądać odcinek, bo nieważne, kiedy go nagrywam, było to przedwczoraj? Chyba tak, jeśli nie mylę, właśnie trzeciego ten odcinek będzie leciał, więc tak. Przedwczoraj był kolejna premiera. No i wbrew temu, co można powiedzieć, krąży w opinii niektórych osób, mimo tego, że nadal to jest drewno podłożone drewnem, to mi się podoba. Dlatego tak trochę można powiedzieć, że smuteczek z tego, że tak ciężko mi go wcisnąć teraz na mój harmonogram, grafik czy coś. Ciężko właśnie, nie wiem, jak to nazwać te moje plany nagraniowe. To jak to wiecie, rozplanowuję, co kiedy wrzucić, jak wrzucić. Wiem, bardzo ciężko mi to teraz określić, jak to nazwać. No bo tak prawdziwym harmonogramem ciężko to nazwać. Albo grafikiem, to wszystko nie ma jakichś sztywnych reguł. Oczywiście, no mam jakiś tam swoje plany, tylko nigdzie to nie jest publicznie dostępne. Ale dobra, coś tutaj teraz nad tym tak zastanawiam, to nic istotnego. Idźmy dalej po prostu. No ale tak. Super się gra w Eldena. LX2 wcale nie gorszy. Bo trochę prywatnie go sobie sprawdziłem. A i cóż, no żałuję, że nie ma dla niego miejsca. Więc no będę się chyba pomyśleć, jak go wcisnąć. I w sumie nie wiem, czemu takie tak się wam zwierzam z innych serii na kostkach. Ale tak naprawdę tematy innych serii to powinny być poruszone na innych seriach, a nie tutaj. Ja teraz sobie świadomiłem, jaką głupotę robię. Dobra, szybciej ptak, bij mnie. No dawaj, bij, dostałem swoją karę. Muszę wymienić wyposażenie, bo wszystkie mam z kraju życia. Osełkę niestety też mam z kraju, więc to wylatuje wszystko. I teraz tak, miotacz plazmy zamiast krótkiego miecza, oczywiście. Kolczasta tarcza zamiast miecza. Klucz ostrza nie chcę ruszać. Wydaje się dobre. Zaczynamy od starogłowego, czy znowu od ptaka? W sumie ostatnio z ptakiem walczyliśmy, czy dokończymy robotę. Tak, powiedzmy, żeby to już było... Jak to się nazywa? Właśnie coś zwanie. Ale tak, kwestia godziny. No, kwestii zmienności. To mi chodziło? Chyba... Dobra, mniejsza. Okej. Tak, teraz następny rzuci klomotwę. Klomotwę, tak. I go ataku. No w tym wypadku mam fatalne wartości, jeszcze co, unik, nie. Ja nie mogę sobie pozwolić. No teraz widzę, że ładniejsze. Tylko na szóstce mogę duplikować, ale w sumie to i tak nie ma dla mnie różnicy. Mi to znacznie słabili, to nie, tego się nie opłaca używać. No i ta walka będzie długa. Nawet bardzo. Dałaby się jakaś czwórka. Tam to jedno to za mało. Będzie unik, no super. No cóż, chyba muszę zrobić to, czego bym najbardziej nie chciał. Używać tego w bardzo słaby sposób. Mamy. Nie będziemy tego używać i tak dalej, w takie sposoby i inne. Nieszczególnie dobre, no to zaraz padniemy. A jeśli padniemy, to nic z tego nie będzie i jak zwykle... Zagram. O, dobra, sprawdź. Jako duplikacja ma minimum 4, więc...
Dobra, cak, cak, gadżet używamy, no. Niestety nie wygląda na to, żebym miał szansę pokonać tego ptaka. Oczywiście dubel na uciszenie. Nie by to miało wielkie znaczenie czymkolwiek, ale okej. I dobra, nie uniknął, więc... Właśnie zniszczyłem sobie tarczę. A najgorsze jest to, że to wszystko niszczę. Ale to jest moja jedna szansa na pokonanie ptaka. Więc no. Teraz nie będę miał żadnych broni. I ten, czy mi się wydaje, że ten idiota właśnie zagwarantował sobie nietykalność? No tak. Wolne kostki będą pasować, to może się jeszcze uda. Nie, na szczęście gadżety pomijają jego uniki. Dobra, już chyba, że przeszedł przez to, że właśnie mi zniszczy się kostur i nie będę miał już czym go atakować. Ale jednak nie jest tak źle. O, miecz dwuręczny. Super, super. Oraz kolejny kostur. Dobra, dobra. Takie może to próbować odświeżyć, tego kostura jeszcze zostawię, chociaż ma jedno użycie, co jest ryzykowne. Okej, duplikacja, do widzenia, miecz dwuręczny i... A, czy ma cokolwiek w ogóle, co można użyć? Pięcie, dobra, bumpa mogę wziąć. Nic, skórzany pancerz w sumie też muszę. Będzie ciężko i wszystkich pokonać. Ewela, no cóż, zacznijmy od wilkora, bo może wiecie. To, co chroni, będzie jakieś super przydatne i nam gwaranta zwycięstwa da. Coś, co nie oszczędzajmy się, ubijmy go czymś. 5, dobra, jest wystarczająco. A wysoka kombinacja liczbowa, żeby tego użyć. Też wszystko, co powinno na szóstki zrobić za 20. Niepotrzebnie używałem bumpa, ale okej. Czemu bumpa, no popchnięcie. Zbytnio mi utkwiła w głowie angielska nazwa. Więc no, wybaczcie trochę. Ale okej, idealnie optymalne. Więc bo zaraz miecz nam się rozpadnie, więc przydałoby się go też ulepszyć. Z drugiej strony nadal mamy czekającą na ulepszenie. Tam jak to się nazywa. Osobę. Wiem, co w innej kolejności zrobił, to bym teraz go pokonał. Tak, to jeszcze dwie tury cierpienia. Ale dobra, powiem szczerze, prędzej chyba tym... A nie! On miał 3 życie, chciałem się wyłożyć 6. No dobra, nie ogarniam. Chyba nie ogarniam, co się dzieje. O, krótki miecz, dobra, przyda się. I okej, skoro to już wypadło, to jeszcze klucz ostrze. Staram się go nie używać, oczywiście. Coś bardzo, ale no. Jak trzeba, to trzeba. I okej, super stereo głowy, podatne na porażenie. Cek, oczywiście. Żeby nie było porażenia, nie mamy. Więc tak, standardzi. Wartości kostkowe są co najmniej... Aj, no co ludno się mówi. Mogę przynajmniej tymi czwórkami trochę pobić. Na tym spasujemy, nie będę niszczył sobie puknięcia, bo jeszcze wiecie, może kiedyś będzie bardzo potrzebne. 4 osłabienia, oczywiście. Okej, tutaj dużo to tak nie zmienia, więc zostawimy to w ten sposób. Jedno obrażenie, nic więcej to nie, zadaję 2 obrażenia. Aż żal. Dobra, powiedzmy, że tego nie zrobię. Może nie będziemy miał tylu nieparzystych i dobra, nie ma dwóch nieparzystych. I teraz... Okej. Okay. Jeden do wszystkich kostek. Okej. Okay. Niestety mieczyk pada, i to pada. Ale okej, okay, udało się. Przezwyciężyliśmy wroga. Z młotek ulepsz kopuj, ulepsz. Nie zważając na cokolwiek, chcę ulepszyć. Potem zduplikować osełkę tą, oczywiście. Nie dlatego, że jakiś taki turbo broken plan.
Chciałem po prostu. I osełki na zapas. Więc tak, osełką jeszcze nie będziesz potrzebna. W gorszym wypadku. Dał matko jedno użycie. Wiem, to raczej nie ubijemy wroga. Tam kostur zada mu 24 i 12. Oj. 4 i 12 to jest zdecydowanie za mało. 36 życia, co byle kto teraz ma. Chyba będzie. A ze śpiewaczką to nie będzie łatwo, więc. Dobra. W takim wypadku. Idziemy w takiej konfiguracji. Ale będzie prosty. Sprawić wyposażenie. Czy warto tam ryzykować, czy nie lepiej? Wiecie co, zrobić coś jeszcze gorszego. Idziemy na wikliniaka i czarnoksiężnika. Pomijamy to całe tutaj. Idziemy tam po prostu po to, żeby dojść do bossa i zwyciężyć. Zanim to... Czy zrobię jedną rzecz może chociaż? To jest ryzykowne. Właśnie, bałwan, jak i wiklinjak są podatne mróz. Czy jaki mróz? Ten ogień. A więc wiecie, mógłbym niby zaryzykować z bałwanem, ażeby ten zdobyć skrzynkę i to wszystko, ale... Obawiam się, że może to za dużo mi życia zabrać. Więc tak... Niech się dzieje, co ma się dziać. Jeśli wiklinjak naprawdę jest podatny na... ogień, tak jak tu pamiętam, to spróbujemy go samym kosturem położyć. Byleby tylko wykorzystać jego słabość w pełni. Jeśli kogoś zastanawia, czemu tak szepcze, to nie wiem, jakoś tak po prostu teraz wynikło, że mówię w ten sposób. Więc nie przejmujcie się niczym z tego, co tutaj jest, ale no jakoś tak, tak mi teraz jest lepiej w tym momencie. Też wiem, że pewnie przez to słabo słychać, ale no wybaczcie. Udało się nawet nie marnując całego kostura, więc sukces. Ja straciłem tutaj lecę, nic, więc nie jest źle. Podróba, dobra. W tym momencie kostur teraz też potrzebuje naprawy. Teraz będziemy walczyć w sumie z tym, jak mu tam... Czarnoksiężnikiem, więc... Może być ciężko. Ale idę z takim wyposażeniem i cel jest prosty. Każdą parzystą, którą dostanę... Póki co... Będę poświęcał na naprawę wyposażenia. Po to, żeby jak już będzie, wiecie, sytuacja, w której będziemy naprawdę musieli... iść na bossa, żeby to, co mamy, mogło wystarczyć. Orientacja, czyli miesza i jakiś efekt zamyka na dwie kostki, no super, po prostu. A tu chyba jest teraz, tak. Tu jest to. Okej. Okay. Wydaje mi się, że może to zabraknąć na finalnego bossa, ale kto wie, może się nam poszczęści. Chociaż, jeśli będę tego używał rozsądnie, razem ze wszystkimi gadżetami, które mamy, to wydaje mi się, może jakimś czym dam radę. No, ale i tak, w takim wypadku uderzam tym mieczem. I dobra. Nie muszę już używać niczego innego, chociaż życie mi mocno spadło, co... ryzykowne, żeby iść na bossa w takim stanie. Tatnia parzysta.
I zrobiłem największą kłopotę, jaką mogłem. Tym to użył. Ale z jednym więcej użyciem. No cóż. W tym wypadku pójdziemy w takim stanie. I w sumie, i właśnie najgorsze jest to, wiecie co? Że właśnie zrobiłem to, o czym mówiłem, że mam nie robić. I tak. Porażenie będzie bronią, która musi się zniszczyć ostatnia. Wcześniej spróbujemy na tym jak najdłużej polecieć. Czemu ostatnia? Bo gadżet z niego jest ten dżego. Zaczniemy w takim wypadku może od... miecz albo kostur. I tak to będzie spore ryzyko i pewnie polegniemy. Ale robię co... Dlatego, że tam bym pewnie nie dał rady, by mi wyposażenia zabrakło, no cóż. Gra zdecydowała za nas. Ani kołek, ani kostur, znaczy ani właśnie... Ani kostur, ani klucz. Znaczy ten. Brakuje mi słów ciągle. Aj, okropne to. Ani jedno, ani drugie. Że z drugiej strony mógłbym... inaczej rozegrać. Jedno użycie... Ostrze. Ostrzem zadamy 12 obrażeń. 7, ale z drugiej strony to jest nim gadżet. Nie, zostajemy jak zostajemy. Będzie to ciężka walka, więc trzymajcie kciuki. Ale może się uda. Ma walczyć z chodzącą kostką? Mam 476 lat. To poniżej mojej godności. No ale dobra, miejmy to z głowy. Można zabić tylko kołkiem, oczywiście. Barykada. Póki mam, to jeszcze mogę to rzucać. Legia na niego, jeśli się nie mylę, to była bardzo prosta. Najpierw kołek trzeba przygotować. Jak ma mało życia, to po prostu kołkiem go dobić. Więc tak też zrobimy. I oczywiście trucizna. Parę inne rzeczy. Okej. Okay. Dobra, brakuje szóstki. W tym stanie już możemy kołek w sumie zostawić. Gorzej, że on ma tutaj dobre bardzo wartości. My jesteśmy bliscy śmierci. No dobra. Teraz zaczynamy. Tak, tak. Dobra, czwórka jeszcze jest w gronie akceptowania. I dobra. Dwie szóstki, no super. Prawdopodobnie nie damy rady, jak już mówiłem wcześniej. Będzie to ciężkie, ale trzymajcie kciuki. Jakie wartości? Pierwsze. Okej. Okej. I... oj, cztery. Śmierć. Nie zdążymy. Powiem wam szczerze. Nawet nie chodzi o to, czy chcę zdążyć, czy nie chcę. Nie damy rady. Ubić po prostu najbardziej, jak się da. Ale minimalnie zabraknie. O ile nie będziemy jakichś fatalnych rzutów, których nie ma, to no, minimalnie. Prawie się udało, no. Niestety. Był naprawdę blisko, moim zdaniem. Jestem zadowolony z wyniku. Ale niestety... nadal to nie jest sukces. Niemniej jednak, to by było na tyle. Kolejny raz zmierzymy się z kościołem Milochami już za kilka dni. Powracając do wiedźmy, w którą... nieprawdopodobnie spróbujemy zrobić wyzwanie numer 3, gdyż no, zwykłe podejście jakieś tak nam nie idzie. Więc no... i zobaczymy, co dalej. Powiedzmy oczywiście łotrzyk, czy w sumie jaki łotrzyk? Błazen. No tak, błazen, potem ewentualnie wojak i tak dalej, chociaż nie, wojak nie. Obiecałem, że najpierw zrobię wszystkie te trzy, powiedzmy, challenge podstawowe, czyli właśnie podstawowe, w tym przypadku właśnie podróż błazna, to nie błazen i tak mi przykro. A jeśli chodzi o te specjalne, może kiedyś też pokażemy. Nie obiecuję, wiecie, chciałbym też, powiedzmy, pójść dalej od kostek i pokazywać inne gry.
Więc no, nie wiem jak to będzie, ale dobra, nie będę teraz przedłużał, mam nadzieję, że się podobało, dziękuję za uwagę i inne takie, no do zobaczenia, hej hej.